Krystyna Mądry-Tejszewska. Jestem pedagogiem z wykształcenia, historykiem. Takim można powiedzieć, jak to się mówiło w międzyczasie, a i teraz chyba jeszcze się tego używa, że jestem takim działaczem. Tutaj na terenie miasta Darłowa i nie tylko, gminy, nie nawet powiatu, pełnię szereg funkcji takich niepłatnych, społecznych i bardzo się dobrze z tym czuję, bo chyba po prostu mi to odpowiada. Lubię pomagać ludziom, młodzieży, dzieciom, komu tylko mogę i nie szczędzę tu swego czasu na ten cel, na te zadania. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym zjeździe. Bardzo się cieszę, panie marszałku, że jestem tutaj, że pozwolono mi tutaj być. Nauczyłam się bardzo wiele, szanowni państwo, uczestnicy tego drugiego zjazdu. Jestem zachwycona waszymi wypowiedziami i ogromną wiedzę zdobyłam, którą poruszaliście państwo wiele tematów i zagadnień naszego życia publicznego. I będę to wykorzystywać, jeśli państwo pozwolą, w tych swoich działaniach. Także serdecznie za wszystko dziękuję. Jeszcze raz mówię, że jestem państwem bez wyjątku wszystkimi zachwycona i państwa wypowiedziami kulturalnymi, odpowiedzialnymi, no wszystkim zresztą. I życzę państwu szczęśliwej drogi do domu, oczywiście z Panem Bogiem, żebyście państwo wszyscy ocali i zdrowi do domu dojechali. Jeżeli będę miała okazję, jeżeli pan marszałek prosi, to chętnie przyjadę nawet na drugi koniec. O, bardzo chętnie. No to jako poseł. No, jako poseł, tak. Jako może ekspert, bo pani jest tutaj o tym, zajmuje się pewnymi rzeczami. Tak. Teraz tak, zapraszamy do pana. Ja byłam swego czasu wiceinspektorem oświaty, mam do chyba tak. Tylko komisarzy powiedzieli edukacji, prawda? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To jak najbardziej, ja tylko powiem tak, to była, już dam głos, tylko ja też jestem pod wrażeniem, bo jeden obserwator, pamiętacie państwo, w Rydzynie też był pan z Wieliczki, pozdrawiamy pana z Wieliczki, nie pamiętam imienia, nazwiska, cenni są obserwatorzy i cenni, że chcą zabrać głos i jakby zaudytować to i skomentować i ocenić. Dajemy wolny głos obserwatorom, tak de facto to posłom ziemskim, którzy nie chcą tylko z ostrożności, nie wiem, z obawy, z bojaźni jeszcze wykonywać tych mandatów poselskich, czyli po prostu są posłami, ale jeszcze nie chcą także dziękujemy za te cenne uwagi, no i komplementy. Cieszymy się, że pani tak pozytywnie zaceniła. Zapraszamy na każdy sejm walny, a na pewno jeden będzie co roku w Darłowie, więc najbliższy będzie w Baranowie Sandomierskim, to będzie czerwiec. Być może będzie ten sejm prymasowski pod koniec maja w Łowiczu. I średnio wychodzi co 2 miesiące, to chcemy w tym roku zrobić 8, no w tym przypadku byłoby być może 9. No nie narzucamy, że musi być to 8, 9 czy 10, po prostu tak jaka jest sytuacja. Sejm, powiem w ten sposób, sejm walny 4-letni obradował w formule pierwszy raz ciągłej, czyli on był w formule ciągłej, ale sesje też się odbywały tam co miesiąc, co dwa. Natomiast wcześniej odbywały się co 2 lata sesje 6-tygodniowe. My wracamy do takiego dosyć kulturalnego sposobu, czyli nawet sejm na wiejskiej chyba dwa razy w miesiącu tylko obraduje, sesję ma. Mimo, że on jest stały. Nasz sejm też jest stały. On jest w tej chwili sejm walny konstytucyjny. On nie ma cezury zakończenia się. Chcielibyśmy, że do końca roku zamknąć tematykę konstytucyjną i byłby tylko sejm walny królewski, prawda, królestwa. Ale jak się nie uda i będziemy dalej konstytucję, myślę, że rozsądny czas to jest tak do 4 lat, tak jak był sejm walny 4-letni tamten, prawda. Ale następne zmiany byłyby za 25 lat. No zobaczymy, jak nam się to wszystko uda. Bardzo się cieszymy, że pani tak to odebrała. Pan Janusz chciał zabrać głos, pan Jarek, pan Jarosław. Proszę bardzo. Na końcu to. Tak? Pan Janusz chciał zabrać głos? Nie. Słuchajcie, ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Tylko jedno zdanie. Bardzo proszę. Chciałem tylko uwagę, że jest piątek. No to ostatnie głos. Taka myśl mi się nasunęła w czasie tutaj naszych dyskusji, czy właśnie pana dyskusji, związane z pana wypowiedzi. Czy należałoby wydawać kartę posła z określeniem na tej karcie jego zadań i obowiązków i czy tą kartę mógłby, załóżmy, wystawiać posłowi marszałek. I to jest taka moja myśl. Jeżeli to jest zasadne, to bardzo proszę. Przyjmujemy ten wniosek, nie było go w porządku obrad, więc ja go dorzucę do następnego, jeżeli przegłosujemy takie karty
określimy mniej więcej formę, czy to ma być plastik, czy to ma być, po prostu jakaś książeczka, taka a la paszport. Taki. Jako marszałek będzie mógł wydawać. Tak, myślę, że to jest zasadne, ponieważ to właśnie chroni immunitetowo, dlaczego tam ci posłowie mają mieć zniżki, my nie, więc to jest sprawa rzeczywiście ważna i ja uważam, że status się nabywa uczęszczając na sesję, czyli nie robiąc dużych absencji. Powiedzmy, że prawie na każdej wtedy, no nie możemy wydawać każdemu, kto się pojawi na jednej sesji, prawda? Ale jak już widzimy, że poseł jest na drugiej, trzeciej, a szczególnie czwartej, to jeszcze w kolejności, to na pewno ja bym nie wahał się mu wystawić taki, prawda, taką kartę, z tym, że pewnie z jakimś terminem ważności, mi się wydaje, prawda? Bo trzeba ostrożnie, no to decydujemy o tym wspólnie wszyscy, drodzy Państwo. Ja chciałem jeszcze przede wszystkim podziękować panu Tomaszowi Królowi z ŻOR, który nam przysłał te płyty, prawda? Dziękujemy panie Tomaszu. No i złożyć kondolencje jeszcze pani Elżbiecie Łochyńskiej, pani senator, która nie przyjechała, bo po prostu miała pogrzeb w rodzinie i dlatego nie mogła przyjechać. Składamy kondolencje tutaj. No to cóż, czy ja mogę kończyć sesję? A jeszcze pan Jarosław, przepraszam, bardzo proszę. Ostatni głos. Tej sesji. Panie marszałku, szanowni państwo posłowie. Chciałbym powiedzieć tak, maraton debat sejmowych dobiega końca. To rzeczywiście jest wielkie wydarzenie, że jeżeli my poświęcamy 3 dni, niektórzy nawet więcej, żeby przygotować się do tego wydarzenia, swój czas, który miałby być dla swojej rodziny, dla innych zadań, ale to jest dla naszej ojczyzny. Jeżeli można prosić panie marszałku na przyszłość, przygotować tematy, chciałbym zaproponować przede wszystkim wielowymiarowe bezpieczeństwo naszego kraju pod względem gospodarczym. Dlatego należy zwrócić uwagę bezpośrednio i z dużym naciskiem na możliwości w naszym państwie wykorzystania bezodpadowych źródeł energii odnawialnej. To powinno być kołem zamachowym dla naszego przemysłu, dla gospodarki, ponieważ mamy w Polsce bardzo duże możliwości. Nasi sąsiedzi z zachodniej strony granicy mają wielokrotnie mniejszy potencjał, a już to się tam dzieje. Obawiam się, że przy tak wielkim potencjale w Polsce energii odnawialnej, mam na uwadze tutaj wodę geotermalną i wiele innych jeszcze, będziemy za chwilę z Niemiec wprowadzać zielony prąd. Myślę, że nie dopuścimy do tego, żeby tak się stało. Dlatego bezodpadowe źródła energii odnawialnej, w tym zagadnieniu mieszczą się również energia pozyskana z biomasy, która wygeneruje nam metan, a to już jest produkt bardzo łatwy do wytwarzania surowiec, do wytwarzania wodoru. Mając energię ze źródeł wód geotermalnych do produkcji prądu praktycznie darmowego, możemy już wykorzystać metan z biomasy, który mamy pod dostatkiem. Kilka milionów hektarów jest nieuprawianych praktycznie. Biomasa rośnie, gnije, marnieje. Biometan jest, że tak powiem, niewykorzystany. A to jest również gaz cieplarniany i bardzo szkodliwy. Wielokrotnie, kilkadziesiąt razy gorszy od pary wodnej, czy od CO2. I poza tym jeszcze chcielibyśmy, żeby panie marszałku zwrócić uwagę na hasło pod tytułem energetyka jądrowa, żeby spowodować zatrzymanie, wręcz zabronienie. One przejdą, one były podejmowane i w Szczecinie. Tak, więc ja tylko do Baranowa, bo nie zdążyłem jeszcze wszystkiego. Pod względem kosztów, tak budowy, jak i eksploatacji, rozbiórki nawet i zabezpieczenie przed skutkami katastrofy. Możliwe zresztą w dzisiejszych czasach urządzenia pod tytułem drony mogą wygenerować nam każdy przypadek tak zwany niebezpieczny, tak można powiedzieć. I dlatego te źródła, wszystkie energii i ich potencjał powinien być również w pewnym raporcie opisany. W raporcie, jak również o możliwościach potencjału naszych cieków wodnych, zasobów minerałów. To trzeba powiedzieć narodowi. My mamy potężne złoża minerałów energetyczne, jeśli chodzi o węgiel, tak? Metale ziem rzadkich, o tym się głośno nie mówi, gdzieniegdzie, w niszowych mediach, prawda? Ale o tym trzeba wiedzieć. Mamy złoża srebra największe w Europie,
jest złoto, jest platyna, jest parę rzeczy takich, które naprawdę sobie wolfram nie sposób sobie wyobrazić, tak? Więc o tym muszą nasi mieszkańcy, rodacy wiedzieć. Nie żeby to trzymać pod korcem, ponieważ to jest bardzo strategiczna rzecz dla was. I dlatego na koniec chciałbym zacytować takie słowa, które udało mi się kiedyś spisać, tak zwane zamyślenie Polaka w czasie wieczornej modlitwy. Trudne czasy Polska miała, wielu wrogów pokonała, szła przez łagry ku przyszłości, kiedy sąsiad się rozłościł. Drugi też nam czynił szkody z własnej dumy i wygody. Spędzał nas do KL Budy, gdzie Europy niszczył ludy. Polscy dzieci, rodzic dzieci uczył, wychowywał, karcił, ćwiczył. Dzieci piękne wyrastały, Polski bronić się nie bały. A gdy Karol się narodził, znowu sąsiad Polsce szkodził. Matka Boża zwyciężyła, bolszewika przegoniła. Drugą wolność naród zdobył, z trzech zaborów ją wydobył. Polska pięknie rozkwitała, o swych przodkach pamiętała. Dwie dekady nie minęły, kiedy walki się zaczęły. Znowu sąsiad idzie żwawo, wpełza nocą, łamiąc prawo. Polska znowu się wykrwawia, wschód zachodem się zabawia. Wspólnie uzgodnili sprawę, by przypisać sobie sławę. Sojusznicy się pobili. Polskę w gruzach zostawili, choć w niesławie precz odeszli, lecz zwycięstwa sztandar nieśli. Pół stulecia z nami byli, wywozili i łupili z ziemi puli naszych łąk, polskie myśli polskich rąk. Gdy nadzieja się zjawiła, krzyż wolności postawiła. Od Giewontu do Bałtyku rosły wszędzie w równym szyku. Polski Poznań pamiętamy, radą kursu z Gdańsk spłakany, po nich został gorzki dług. Nam niech błogosławi Bóg. Polska wiarą prowadzona, żaden wróg jej nie pokona. Swą historię dobrze znamy, Polski nigdy nie oddamy. Dziękuję. Niniejszy zamykam drugą sesję trzeciego dnia, czyli trzeciego dnia obrad Sejmu Walnego Konstytucyjnego. Bardzo Wam dziękuję pod nazwą Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej Królestwa Polskiego na 2016. Bardzo wszystkim dziękuję, każdemu z osobna, za uczestnictwo i też życzę miłych powrotów. No cóż, do zobaczenia na najbliższym Sejmie w Baranowie Sandomierskim albo w Łowiczu. Zobaczymy, który będzie pierwszy. Także jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Do widzenia. My też dziękujemy.